Dzień dobry lub dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Szanowni Państwo, trochę się wydarzyło. Troszeczkę po trzecim odcinku The Last of Us. Wrócimy sobie na chwilę do tego odcinka. I pojawiły się komentarze pod materiałem, więc oczywiście je sobie przeczytamy. Ponieważ mówiłem, że mam zamiar z Wami też prowadzić pewnego rodzaju dyskusję, może zrobimy sobie kiedyś takiego live'a, gdzie na żywo będziemy mogli, nie wiem, nawet przez Zooma się zobaczyć i powymieniać opiniami, zdaniem. Ja się cieszę, powiem Wam tak, jeżeli ktoś wyraża swoją opinię, ale wyraża ją w sposób kulturalny, w sposób miły, kulturalny, a nie w taki sposób takiego chama, prostaka, takiego buca, wiecie, takie, albo rozmawiamy i rozmawiamy szanując się, szanując poglądy drugiej osoby, albo po prostu, no nie wiem, pojawiają się ludzie, którzy nie powinni w jakiś sposób, znaczy może inaczej, nie potrafią rozmawiać w sposób cywilizowany, nie szanują zdania kogoś innego, czy też nie tolerują go w jakiś sposób i no, u mnie akurat no, nie ma miejsca dla takich osób i to nie mówię już tylko o podcaście, ale ogólnie o takim życiu codziennym, bo jednak lubię sobie porozmawiać, okej, można się czasami troszeczkę pokłócić, posprzeczać, ale w pewnym momencie mówimy stop i robimy reset i wracamy do normalności, bez jakichś tam fochów czy czegoś w tym stylu. Więc, szanowni Państwo, tak jak mówiłem, przeczytamy sobie parę komentarzy, które się pojawiły pod moim podcastem odnośnie The Last of Us. O matko, jakie ja mam małe literki. A niestety lata już nie te. O, teraz będzie lepiej. Z tego względu, że no niestety, powiem Wam szczerze, że tak mi ostatnio wzrok zjechał, że byłem przerażony. Okej, widzę tu jakiś spór, coś. Super, opowiadasz, pozdrawiam, dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję, dziękuję za pozdrowienia. I dobrze, postarajmy się, jak nie to sobie zoomuję trochę, bo wiecie. To nie wie, chciałem ubrać okulary, żeby, wiecie, pokazać. Nie, no żartuję. Poważnie, mówię Wam szczerze, jak biorę z rana komórę w rękę, czy żeby przeczytać, to z bliska katastrofa. Wyrobiłem sobie takie okulary, które miały być nie wiadomo jak dobre, ale niestety do komputera nie są aż takie dobre, ponieważ muszę sobie regulować. Widzicie, tak ruszam, ci, co mnie widzą na YouTubie czy na Spotify, widzą, że tak ruszam głowę do góry na dół, z tego względu, żeby wywołać odpowiednią ostrość na literki, na takie okulary, cholera jasna. Takie mi doradził okulista w salonie. Drogie były i teraz powiem Wam szczerze, że były drogie i kurde, momentami żałuję, że mam te okulary. Kto nosi takie okulary, gdzie z góry ma inną proporcję, na dole ma inną proporcję i musi sobie tak w niektórych przypadkach regulować właśnie głową ostrość, to wie, co mam na myśli. I do codziennego życia to jest coś fantastycznego, można powiedzieć, bo nie trzeba nosić dwóch par okularów ewentualnie, ale w takich niektórych przypadkach, jak ja mam jeden monitor u góry, bo żeby właśnie się nie garbić, gdzie mam drugi monitor trochę niżej, to ten górny monitor mam tak na wprost i niestety w przypadku tych okularów do pracy, czy jak sobie lubię pograć w jakieś gierki, no to niestety to nie wychodzi. Okej, moi drodzy, o, widzę, że dzisiaj dwie godziny temu, 4 godziny temu, 20 godzin temu, to takie komentarze świeżutkie. Wow, dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję, że zajrzeliście, posłuchaliście i poświęciliście czas, żeby napisać tutaj komentarz, tak jak Adrian, Piotr, Kataleptyk, i tutaj Kostrow. Dobrze, mamy ten... zaczniemy od najstarszego. Jedziemy.
Odcinek, komentarze pod odcinkiem trzecim, The Last of Us, czyli ten taki w jakiś sposób może najbardziej szokujący, w niektórych najbardziej oburzający w pewien sposób. Gdzieś tam u niektórych pojawiły się niektóre osoby bardzo bulwersyjnie, bardzo brzydko, że tak powiem, się o tym serialu wypowiadały w taki sposób bardzo agresywny. Czytałem niektóre komentarze na różnych platformach i powiem szczerze, że nie wiem, czy ludzie w internecie mają jakieś takie, że podejście, że w internecie wszystko można, że w to internet, co tam będziemy się szczypali, że dokopać, dopiec, czy coś. Ja rozumiem, że nie każdemu rzeczy, które widzieliśmy w trzecim odcinku The Last of Us, mogą odpowiadać z różnych względów. Ja wam powiem, ja jestem z pokolenia, za chwilę uderzy mi na karczycho 50, więc jestem ten taki dosyć leciwym facetem. Za moich czasów nie było czegoś, przynajmniej sobie nie przypominam, żeby było coś takiego jak geje, lesbijki. Oczywiście coś tam się, gdzieś tam przemykały tego typu rzeczy, tego typu określenia, ale bardziej, może inaczej, były to określenia brzydkie, bardziej takie wulgarne. Tak jak, że tak powiem, ten od roweru, tak? Ja wiem, że to słowo jest zbanowane, to jest głupota, jak dla mnie. Ja nie rozumiem, dlaczego platformy banują określenie tego, czym się kręci w rowerze. Unikam tego słowa na P, bo wiem, że ryzykuję. Zdarzyło się, już widziałem materiały, że właśnie oburzenie, czy gdzieś tam czytałem na forach, jak mi kiedyś jeden kanał zniknął, że ludzie się pytali, czy przypadkiem nie używają słów na P, tego typu. Powiem tak, rzucają słowami na, mówią kur, chuj i wszystkie te inne wulgaryzmy, ale jak powiesz to, czym się w rowerze kręci na P, to kurde, raptem jest koniec świata. No to jest takie, i teraz powiem tak, to jest popieprzone i słowo popieprzone jest okej, okay, ale słowo to drugie to już nie do końca jest okej, okay i można za to mieć bana i w ogóle to jest chore, tak? Jest ten gościu, który na YouTubie pije alkohol z matką, z sąsiadem, z ojcem, z ojczymem, nie wiem z kim, kto tam jest, cały jakiś gang takich chlejusów. Patologia totalna. Ludzie to sponsorują pieniędzmi, wysyłają te donaty. Oni normalnie spożywają, chleją ten alkohol. No, policja ostatnio też tam była. I to jest jakieś, i to jest normalnie tolerowane przez YouTube. Standardy rodzinne YouTube'a. Oni są platformą taką przyjazną w ogóle. A powiesz nie takie słowo i ci od razu cię dojadą. To jest chore. W każdym razie, dobrze, przejdziemy sobie do komentarzy i ja się też do nich odniosę. Nie miejcie mi tego za złe. Okej. Okay. Adrian. Odcinek trzeci, bardzo dobrze zrealizowany. Gra aktorska, sztos. Duży plus. Przynajmniej u mnie, że nie boję się dodać coś od siebie, nie boją się dodać coś od siebie, czegoś nowego, zwłaszcza, że naprawdę ma to, jak to się mówi, ręce i nogi. Póki co serial roku. Okej, okay, zgodzę się. Właśnie to jest fajne w tym serialu, że te odcinki są, niekoniecznie idą do końca z ścieżką wytończoną przez grę. Czyli tak jak w pierwszych dwóch odcinkach, chociażby na początku mieliśmy te dwie historie. Czyli w pierwszej, że grzyb może być powodem jakiegoś problemu, powiedzmy sobie, międzynarodowego. W drugim odcinku początek właśnie jak gdyby ukazanie po raz pierwszy tego problemu i tego w grze nie ma. W grze po prostu jak gdyby są takie dodatki, które gdzieś tam coś sugerują. Natomiast w serialu jest świetnie to pokazane, że twórcy, przynajmniej też jeden z twórców z gry, jak gdyby dodaje różne takie informacje, różne takie smaczki, które mówią nam, że
wyjaśniajmy gdyby dokładniej, tak? Czyli tak jak w ostatnim odcinku, gdzie Joel tłumaczył Ellie, że to prawdopodobnie mogła być mąka, mogły być jakieś tego typu rzeczy skażone, które doprowadziły do tego szaleństwa całego z tymi ludźmi, którzy chorowali i to, co się z nimi wszystko działo. Więc to jest niesamowite, właśnie taka rozbudowa i tu się właśnie zgadzam, że to ma na swój sposób, to ma ręce i nogi. Dla osób, czasami miałem takie też takie komentarze może od moich znajomych niektórych, że tak momentami ten serial się przeciąga, jak gdyby taki był dłuższy. Ja mówię, wiesz, ten serial idzie mniej więcej w zgodzie z grą. Fakt, że mówię, w samej grze nie było tego wątku homoseksualnego, tak bardzo rozgarniętego, rozwiniętego. Oczywiście wiadomo było, że Bill jest homoseksualistą. Franka nie było tam. Franka, dobrze mówię Frank, tak? Bo Frank w grze już nie żył praktycznie, więc troszeczkę inaczej, jest to troszeczkę zmienione. Natomiast powiedzmy sobie, że nie można mieć jakiegoś żalu, że ktoś mówi, ojej, no on jest był homoseksualistą, był gejem i w ogóle i tak dalej. I mieć jakiś żal, jak wiemy to od wielu lat, wiemy to od gry na konsoli, że Bill był homoseksualny, miał partnera i to było wiadomo, tego nikt w żaden sposób nie ukrywał. Fakt, że tutaj mamy to przedstawione w inny sposób. Mamy przedstawioną historię Billa, ale ta historia tej pary kochających się mężczyzn jest przedstawiona tylko po to, żeby pociągnąć wątek serialu dalej. I teraz, jeżeli sobie to przeanalizujecie, jeżeli oglądaliście bez żadnych uprzedzeń ten serial, bez tego, wiecie, takie, dwóch facetów się całuje, ale jak się całują dwie kobiety, to już jest okej, to jest git, nie? A jeszcze jak sobie gdzieś tam niżej się całują i liżą, to kurde, nie ma problemu, ale już jak dwóch facetów, to jest problem, nie? No, okej. Bo czytałem takie komentarze, że bo tu dwóch facetów się całowało, jakieś świństwo, fuj, b i tak dalej. Ale na kobiety, jak już się liżą i robią coś głębiej, to nie, no co, to fajne, no. Czytałem komentarz, że gościu jeden napisał, co on by takiego nie wyprawiał z tymi lesbijkami. Śmiać mi się chciało, bo tak się składa, że ja w rodzinie mam dwie kobiety, lesbijki. U mnie w rodzinie mam taką parę i faceci są pierdolnięci trochę, tacy niektórzy, co geje nie, ale lesbijki to już zupełnie inny temat, bo co oni by tam im pokazali? No niestety panowie, nic byście im nie pokazali, bo one w ogóle nie mają pociągu do mężczyzn. By był tylko śmiech na sali, by was wyśmiały i tyle, więc to nie jest tak, że ojeju, nie? Więc kurde, normalnie naprawdę, to jak czytałem niektóre komentarze, to jest no, ludzie są głupi, no niestety, no jest wielu durni na tym świecie, że nie chcę nikogo obrażać jakoś tak, żeby się nikt nie poczuł urażony, ale takie podejście to szkoda słów. Dobrze, więc tak jak mówiłem, ta historia właśnie jest po to pociągnięta, żeby w tym przypadku Joelowi na końcu ten list jest takim uwieńczeniem tego odcinka, jest takim dotykiem tego, gdzie Bill pisze właśnie do Joela, żeby się zaopiekował Tess, no ale Tess już nie ma. I z automatu, ponieważ oni są takimi ludźmi, i Joel, i Bill, którzy kogoś potrzebują, żeby kimś się zająć, bo wiedzą, co zrobić w najtrudniejszym momencie, wiedzą, co zrobić w najtrudniejszych sytuacjach, no to ten list dużo tłumaczy. I tu chodziło właśnie o to, żeby była przedstawiona cała ta historia, że w tym świecie tacy ludzie jak Bill, tacy ludzie jak Joel
potrzebują kogoś, kim mogą się zaopiekować, kogoś, komu mogą się poświęcić, kogoś, komu mogą coś ofiarować, ofiarować siebie, ofiarować swoją duszę. I dlatego ta historia była przedstawiona w taki sposób, żeby ukazać to uczucie, ukazać to zaangażowanie. Okej, tego w grze nie było, więc jeżeli ktoś tak konkretnie się trzyma tej gry i tak dalej, to no nie było. No ale tutaj w serialu musiało to być, żeby po prostu wyciągnąć ten kontekst tego, jak to musiało być pokazane. Heniek, dwa dni temu, panie Julko, dziękuję, Julka, dziękuję. Wiesz, problem w tym, że jest wiele seriali filmów, gdzie są geje i lesbijki i jest ich coraz więcej. Gejów jest mniej niż 10% społeczeństwa. Rozumiem, że może być w co jakiejś produkcji wątek LGBT. Okej, nie mam nic do tego, ale teraz staje się to obsceniczne i świadome. A jak coś jest narzucane z premedytacją, to częściej kończy się jeszcze większą niechęcią. I tu jest pytanie, co kto komu narzuca. Od razu są odpowiedzi cztery, to już przelecimy dalej. Julka odpisała tutaj koledze, to może inaczej, ja odpowiem na to pytanie, a później przeczytamy, jak odpisali inni. To znaczy, ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o ten odcinek trzeci, to według mnie właśnie nie było tam żadnego narzucania, tylko była przedstawiona historia. Historia Billa, który wiedzieliśmy, że jest, przynajmniej ci, co grali w tą grę, okej, niech tak będzie, ale spora część właśnie ludzi wiedziała, że Bill był gejem, był homoseksualistą i tutaj ta historia według mnie nie była narzucona w zły sposób. No powiem wam tak, ja, no widok dwóch mężczyzn całujących się jakoś tak ani mnie nie zachwyca, ani mnie jakoś tam specjalnie nie razi. Nie mam z tym problemu, więc wiecie, tak troszeczkę, bo też mam brody i oni też mają brody i tak mówię, kurde, tak te brody tak razem, widzicie, i od razu przychodzi mi coś śmiesznego jakoś do głowy, jakoś nie kojarzę tego z czymś takim głupim, znaczy to jest głupie tak, jakieś takie skojarzenie od razu, ale nie trzymam tego w jakiś sposób taki w sobie negatywny, tak? No, po całości się dwóch facetów i tyle, no i co, czy jest to narzucanie? No jest to przedstawienie tej historii, tak? Mamy film, mamy serial, który przedstawia historię na podstawie czegoś. Tym czymś, jeżeli mówimy o filmach, serialach, tym czymś mogą być, nie wiem, komiksy, mogą być książki, mogą być jakieś tam historie, opowieści i tak dalej, i tak dalej. Może być gra komputerowa, jak widzimy w tym przypadku. I bohaterowie, którzy są w tej rzeczywistości przedstawieni, no, mają jakąś rolę. Oprócz tej roli mają też jakieś swoje życie, jeżeli mówimy o tym życiu książkowym, czy growym z gry, czy z komiksu, czy z czego by to nie było. I automatycznie no, te postacie mają jakieś swoje życie, żyją czymś, mają jakąś religię, mają kolor skóry, mają jakieś tam swoje życie, swoje upodobania seksualne, nie wiem, czy to jest poprawne określenie, ale są tymi osobami. No i my tego nie zmienimy. No nie powiem wam, bo jest jeszcze jedna historia, której tutaj nie wiecie. Ona prawdopodobnie się pojawi dopiero w drugim sezonie The Last of Us. No ale nie będę wam spoilerował. I też jest pewna historia, która zbulwersowała bardzo graczy i zbulwersuje pewnie widzów, a The Last of Us już wiadomo, że będzie drugi sezon. Więc zbulwersuje też pewnie widzów, będą zaskoczeni, zrozpaczeni. Uj, ktoś, kto nie grał w grę oczywiście, nie będzie chciał tego zaakceptować. I też mówię tutaj właśnie o kwestii seksualności pewnych osób. I co? No, tacy są ludzie. Żyjemy w takim świecie, że są tacy ludzie, takie osoby są między nami, były zawsze.
były obecne i okej, okay, rozumiem, że jednego to może gorszyć, drugiego nie gorszy, inny jest, ma to, jest to obojętny. Ja należę w grupie do tych obojętnych, którym to zwisa, że tak powiem, nie przeszkadza mi, nie mam jakichś tam z tym specjalnych problemów. Jestem heteroseksualny, nie mam nawet jakichś tam, że tak powiem, moich tam marzeń, żeby się całować z mężczyznami, ale wiecie, no, tak powiem taką rzecz, zobaczcie piłkarzy po strzelaniu gola, jak się zachowują, klepią się po tyłkach, tulą się jakoś ten, obcierają się ci spoceni mężczyźni, no i co? No jest tra, jeszcze brakuje, żeby się całowali, nie? Ale no po tyłkach się klepią, no. No halo. Jak to, ale co ty porównujesz film do piłki nożnej? Ale film to jest serial, to jest rzecz na podstawie czegoś wymyślonego. A ci spoceni mężczyźni biegają po boisku. Jak strzelą gola, w radości się klepią po tyłkach. Się tulą, obcierają. Jeden na drugiego wskakuje. Jeden drugiemu na plecy wskakuje. Ja nie chcę nic tutaj mówić, nie chcę nic sugerować, ale moi drodzy, bądźmy szczerzy, tam też się dzieje, na żywo. No. I taka prawda. Zgadzam się tutaj z Henkiem. Okej. W niektórych serialach, zwłaszcza na Netflixie, ja zrezygnowałem z abonamentu Netflixa już jakiś czas temu z tego względu, że nie jestem w stanie oglądać seriali na Netflixie, bo jeżeli jest fajny serial, to jest Kobieta Lektor, a jest to strasznie. Dla mnie to strasznie, no bolą mnie uszy, jak słyszę, jak kobieta. Fajny serial, jakiś się zapowiada coś i mnie to od razu rozwala kompletnie. Nie potrafię takich rzeczy oglądać. Potrafiłem oglądać tylko programy przyrodnicze z naszą lektorką, panią, której teraz zapomniałem. O matko, jaki wstyd. Ale tak, ta lektorka jak najbardziej i jakoś człowiek się zżył, że te programy przyrodnicze właśnie z głosem tej pani są w telewizji pokazywane. Natomiast no, seriale, no wybaczcie, czy filmy, czy coś, nie. Netflix jeszcze bierze tyle kasy, teraz zaczyna blokować te wszystkie dzielenie się abonamentami. Ja się nie dzieliłem, ani też od nikogo nie brałem, miałem tylko dla siebie, ale kwestia taka, że nie potrafię. No. I fakt, że w niektórych rzeczach prezentowanych na Netflixie jest, i to nawet nie jest dla mnie poprawność polityczna, czy jakakolwiek, powiem wam szczerze, bo mają taką dziwną tendencję, że musi być jakiś Azjata, musi być osoba czarnoskóra, ojeny, to już teraz rasizm, tak? Czarnoskóra, właśnie takie, wiecie, takie rzeczy. Czarnoskóra i ze wszystkich kręgów muszą być wymieszane. No jak zobaczymy Wiedźmina, no to Wiedźmin nie dość, że to nie ma według mnie nic wspólnego z książkami, bo te historie jakieś, nie wiem, to jest na podstawie, a zrobione jak z dupy. I ostatni to już w ogóle z tymi, no porażka w ogóle, cały Wiedźmin na Netflixie, to jakaś kompletna porażka syfy, że głowa boli. Więc i do tego to takie też mieszanie, ale oni na siłę muszą, tak? No i są seriale, nie ukrywam, że tak na Netflixie jest pełno takich seriali, gdzie ten kontekst taki seksualny, kontekst homoseksualny jest wciskany na siłę poniekąd, co zgodzę się, że przeszkadza. Tu się zgodzę. Bo jeżeli oglądamy jakiś film, w którym no nie ma potrzeby na siłę, żeby on się stawał takim filmem seksualnym, tak? No on nie musi być. Nie musi być każdy film, w którym są zdradzana jest seksualność. No, to niestety można znaleźć produkcję, gdzie ta seksualność jest na siłę pokazana, tak, że tam są dwie kobiety, które się kochają.
i nikomu to nie przeszkadza. Albo może inaczej, mniej mężczyzn protestuje, jak są dwie kobiety razem. Powiem wam tak, powiem wam jedną rzecz i tutaj ten serial właśnie mi się bardzo podobał i on jest właśnie taki troszeczkę, dla niektórych może być pokręcony, jak to się mówi, na Netflixie, Sense8, to jest Sense8, który w ogóle w pierwszym odcinku zaczyna się od seksu dwóch kobiet. Pierwszy odcinek serialu. Jest to serial, który w pewnym momencie bardzo mocno przeradza się w takie chwalenie, jak kurde, brakuje mi słowa, wiecie? Takie wychwalenie LGBT. Taki jakby to był pod koniec już taki serial, taki stworzony z myślą o nich. O osobach LGBT. Ja tak to brzydko powiedziałem o nich. To jest tak, jakbym o jakimś przedmiocie mówił, przepraszam Państwa bardzo, nie chciałem, wybaczcie mi, to nie tak miałem to na myśli. Mógłbym to uciąć i pomiksować, no ale to nie ma sensu. Właśnie o osobach LGBT i to dla mnie to był jeden z najbardziej zajebistych seriali, jakie kiedykolwiek widziałem. Kropka. I mimo iż jest w tym tego dużo, można powiedzieć, jeżeli mówimy o kwestie seksualności w tym serialu. Jeżeli jeszcze na Netflixie jest, no to weźcie sobie, zobaczcie Sense8 tam dopiero się dzieje, ale w ogóle konstrukcja serialu jest bardzo fajna, więc prawdopodobnie was wciągnie. Więc zgodzę się, że są takie produkcje, gdzie jest to jakieś takie, jest to tak na siłę. A kiedy jest coś na siłę, to zgodzę się, zniechęca. To jest przegięcie. Co innego jest ukazanie fajnie nawet miłości do siebie dwóch mężczyzn, ale żeby to było w sposób taki nienachalny. I wydaje mi się, że właśnie w The Last of Us w odcinku trzecim to nie było nachalne przedstawienie miłości. To było ukazanie też miłości dwóch mężczyzn w kontekście apokalipsy, można powiedzieć. No bo to, co się wydarzyło, to apokalipsa. I w tym kontekście według mnie to było ukazane bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, wzruszająco w niektórych momentach. No mi się ogólnie podobał ten trzeci odcinek The Last of Us. Ja nie mam właśnie problemu z tym, co tam było pokazane i w jaki sposób, tak jak wiele osób w internecie. I teraz przeczytam odpowiedzi. Julka, nikt nikomu nie narzuca. XDD. To po prostu historia miłosna w apokalipsie. O, patrz, to właśnie co powiedziałem. Historia miłosna w apokalipsie. To, że ty masz do tego jakieś chore podejście, to twój problem, nie oglądaj. Ja się z Henkiem poniekąd zgadzam. Znaczy nie do odcinka, na pewno nie do odcinka The Last of Us. Jeżeli on odnosi tą odpowiedź swoją tylko i wyłącznie do odcinka The Last of Us, to się nie zgadzam zupełnie. Bo uważam, że to nie było żadne przegięcie, to było właśnie pokazane, według mnie było to ujęte dobrze. Było to ujęte w sposób odpowiedni, bez jakiegoś narzucania, bez tak jak powiedziałem, tak, że na Netflixie są seriale, które to robią w sposób bardzo bezczelny, perfidny i taki męczący. O, to jest dobre określenie, męczący. Mogliby, jeżeli już im zależy, żeby w każdym jakimś tam ich serialu wzbudzić tą tolerancję może w człowieku, to nie. To bardziej budują w wielu przypadkach niechęć, bo jest to zrobione źle. Ta implementacja tego jest źle pokazana. I mnie to też denerwuje jako osobę, która ma wywalone na takie rzeczy, powiedzmy sobie szczerze. Nie? Mnie to tak ani nie świeżbi, ani nie jakoś tak, nie mam, podchodzę do tego bezuczuciowo, bezpłciowo można powiedzieć.
ale tutaj w tej historii, no ten. Więc tu się zgodzę, że tutaj nikt nikomu nic nie ten. Bill w grze był gejem, zgadza się, a z Frankiem byli w związku. Jeśli nie grałeś w grę, to polecam się na ten temat nie odzywać. To kolega Haniek tutaj w swoją opinię ten i jeżeli jest to opinia w kontekście tylko i wyłącznie do trzeciego odcinka, to się nie zgodzę. Natomiast jeżeli właśnie tak jak mówiłem, w kontekście oglądania innych seriali, na przykład takich, gdzie jest na siłę to, a są takie seriale i to nawet, ja wam powiem tak, to mi powiedział mój kolega, jeden z moich kolegów, który ma męża i to jest, ja akurat nie mieszkam w Polsce, mieszkam we Włoszech, a we Włoszech można normalnie iść do urzędu i taki związek zalegalizować, więc jest to męż małżeństwem, można to nazwać jakimś tam małżeństwem. Po prostu związki jednopłciowe we Włoszech są zalegalizowane. Jest to prawnie zrobione, normalnie się bierze taki, jakby to powiedzieć, ślub cywilny. I nikt z tym nie ma problemu. Wyobraźcie sobie, we Włoszech, Watykan tu jest. Ja pierdzielę, tu jest Watykan. Matko, przecież we Włoszech jest też aborcja na życzenie. Jest Watykan, jest Rzym, stolica apostolska. Kurde. Ale o aborcji kiedyś jeszcze sobie porozmawiamy, o tej tutaj we Włoszech. Więc no cóż, jedziemy dalej. Kostrow odpowiedział tutaj Henkowi. Tu mi nie przeszkadzało. Nawet uważam, że w kontekście świata post-apo jest to wątek ok. Zgadzam się jak najbardziej. Może za dużo tego całowania, ale ogólnie fajna historia, która ma wpływ na decyzję Joela. Fantastyczna odpowiedź. No. To ja się tu produkuję, zamiast przeczytać od razu komentarz. Dokładnie zgadzam się. I teraz tak, Heniek odpowiada tutaj najpierw koledze wyżej. Mi tak, serial miał być... serial miał być bardzo wierny grze, a w grze było to tylko napomknięte, a tu zrobili z tego gejowski romans z truskawkami w tle. Sorry, nie kupuję tego. Poza tym trzeci odcinek był strasznie nudny. Czy nudny? Nie wiem. No był długi, tak jak każdy odcinek. Mi się wydaje, że właśnie chodziło o to autorom, żeby był sens w tym odcinku, żeby nadać sens decyzjom Joela w przyszłości. Bo wiecie, no w grze komputerowej ta historia troszeczkę inaczej wyglądała i okej, okay. Natomiast tutaj w serialu mi się wydaje, że specjalnie ten list, to wszystko to jest taki dodatek, żeby wytłumaczyć, czy żeby przedstawić to, co wydarzy się troszeczkę później, w kolejnych odcinkach. Bo zauważcie, że cały ten serial jest prowadzony w sposób taki spokojny, monotonny. Są momentami akcje jakieś tam takie straszne, są momentami takie akcje przerażające, ale generalnie ten serial jest taki bardzo stonowany. Przesuwamy się w czasie o 20 lat, o 30, wracamy gdzieś tam do lat 70., 80., 60., gdzie tam różne rzeczy się wydarzały i, że tak powiem, skaczemy w tym czasie, ale to jest cały czas taki sposób bardzo spokojny pokazywane. Dlatego kiedy pojawiają się te akcje, gdzie mamy kontakt z jakimś niebezpieczeństwem, to gdzieś tam wewnątrz nas to się bardzo buzuje, że tak powiem, nie? No i Julka, typowa Julka, twój nick mówi wszystko. No Julka, no co? Julka nic złego nie napisała. No fakt, że Julka, no jak się nie podoba, to nie oglądaj. No. Ja wiem, teraz wam powiem, właśnie gdzieś tam skomentowałem, że Netflix z kobiecym lektorem to porażka i w ogóle.
I ktoś mi też właśnie napisał, jak się nie podoba, to nie oglądaj. Włącz sobie napisy. No chwila. Ja płacę za polskiego na Netflixa, żeby mieć z napisami, czy płacę, żeby mieć chociażby z tym biedackim lektorem. Obojętnie jaki, lektor, ja uważam, że lektor to jest zło. Filmy powinny być dubbingowane. Żyjemy w takich czasach, że filmy powinny być dubbingowane, bo mamy możliwość dzięki technologii wyboru. Możemy sobie włączyć oryginalną ścieżkę dźwiękową, możemy sobie włączyć napisy, czy oryginalne, czy napisy tłumaczone w języku polskim, czy jak wejdziemy na Disneya, to mamy tam wybór już w ogóle kolosalny, wiele języków, wiele napisów, praktycznie prawie z każdego języka. I to, co na przykład oferuje Disney za śmieszne pieniądze, dużo tańsze od Netflixa, jest, zobaczcie, jak to jest zrobione dobrze. Taki Disney Plus daje wybór klientowi. Możesz oglądać w oryginale, możesz oglądać z napisami, z jakimi chcesz napisami, bo jest możliwość wyboru wielu języków, i możesz oglądać z dubbingiem. I tyle. Nie ma jakiegoś lektora. W produkcjach Disneya lektor pojawia się gdzieś tam w jakichś tam serialach takich, które były na szybko robione przez 20th Century Fox i tak dalej, ale przy dużych produkcjach i serialach, jeżeli zobaczycie seriale Disneya, czy ja mam Disneya, ja uwielbiam go oglądać, uwielbiam, wiele seriali mam tam bardzo fajnych, i te seriale są wszystkie dubbingowane. Tam nie jakiegoś lektora. I to jest kwestia takiego, według mnie, tylko przyzwyczajenia się. Bo Wiedźmin na Netflixie też był dubbingowany. Z Żebrowskim jako Wiedźminem, tak? I fajnie to brzmiało. Można? Można. No ale jak wiecie, to kosztuje. No. I wszystko jasne. Więc dobrze, lecimy dalej. Łej, jaka długa odpowiedź. Kostrof. Rozbieram to na czynniki pierwsze. Numer jeden. Homofobia. Ci, co używają tego określenia, chyba nie wiedzą, co to jest fobia. Tu nie chodzi o strach, tylko niektórych brzydzi patrzenie, jak dwóch facetów się całuje. Okej, zgadza się, no może kogoś to brzydzić. Tak? Nie każdy może mieć ten poziom jakiś tam wewnętrznej obojętności, taki jak ja mam na przykład, że mnie to nie rusza. Nie? Niech się liżą, no jeden, co? To nie znaczy, że za przykładem posła Brauna by biczowali. Po prostu nie chcą na to patrzeć, ale nie mają nic do gejów. Rozumiem. No i ja też rozumiem, zgadza się. No, komuś może to przeszkadzać, jak najbardziej. Okej, jest okej. Ale czy od razu na przykład trzeba wylewać jakąś nienawiść taką, robić to publicznie w necie, czy ogólnie pastwić się, o co za gejowski odcinek, co za szmaciarstwo. Gdzieś tam w komentarz jeden był, że najlepsze lekarstwo to ołów. No ludzie. Drugi punkt. Tych, co krzyczą o ratunku geje i mówią, po co ten wątek, zacznijcie trochę oglądać ze zrozumieniem, bez uprzedzeń. Zgadza się. Raz, że wątek miał pokazać, jak ciężko w takich czasach żyć samemu i trzeba mieć kogoś, żeby się nim opiekować, kogoś, kto będzie nas napędzał. Super. Dwa, właśnie to zmotywowało Joela do pomocy Eli na koniec odcinka, ale niektórzy, widzę, dostali sraczki ratunku geje. Nie zjedzą was, spokojnie. Punkt trzeci. Ci, co dostali sraczki w drugą stronę, każdego, komu oglądanie dwóch facetów w intymnej sytuacji się nie podobało, też weźcie na wstrzymanie trochę. Różne są upodobania seksualne i nikt wam nie każe oglądać, jak jedni na drugich srają. No, to już taki fetysz, nie? To już konkret. Jak jeden na drugiego... Dobra. Ale tu nie o to chodziło, chodziło tylko o kontekst. Dla was jest to obrzydliwe, dla strających przyjemne.
Ale co kogo obchodzi, co robi w zaciszu swojej sypialni? Zgadzam się, kompletnie się zgadzam. Więc to jest kwestia intymna, kwestia prywatna. A tutaj kamera wjechała do ich intymności i pokazała nam tą sytuację. I nawet pokazała trochę sypialni. Ojeju, wielka afera. Super. Kostrow. Zgadzam się kompletnie. Więc skąd się też z określaniem wszystkich homofobów? No tak, określeniem homofobu zgadza się, bo nie każdy jest homofobem, ale mogło się właśnie temu nie podobać, tak jak w tym przypadku. Okej, szanuję, zgadzam się. Bo większość krytykujących nim nie są... Kurde, źle widzę. Bo większość krytykujących nimi nie są, a wam poprawność polityczna trochę też w mózgach namieszała. Ogólnie trzeba patrzeć szeroko i z perspektywy. To wszystko. Brawo, super. Zgadzam się. Dokładnie. I ostatni komentarz. Dla mnie jest to słabe. Od ogółu do szczegółu. I nie chodzi o to, że wątek gejowski, bo mi to nie przeszkadza, ale o to, jak prymitywnie, prostacko i nachalnie cukierkowo go ukazano. To uczyniło te postacie papierowymi, nierealnymi i płytkimi. Jako film to się według mnie nie broni. Serial, ale okej, film. Jest do bólu wykoncypowane i oparte na niestrawnej ilości checkpointów. Rodem z analiz firm konsultingowych. Przepraszam, pokaż więcej. W kilka minut mam wrzucone wszystkie nachalne schematy i kalki mające na celu mnie złamać psychicznie i doprowadzić do łez. Zgadza się. Ten odcinek był taki właśnie, że... mnie akurat to nie ruszyło, ale słyszałem, że wiele osób łezka poleciała gdzieś tam, popłynęła, że był to straszny momentami wyciskacz łez. Mi się to nie przytrafiło. Dla mnie ten odcinek był smutny. On był z jednej strony piękny, a z drugiej strony smutny. Bo tu już nie chodzi o kwestię, że to było dwóch mężczyzn. Nawet gdyby to była kobieta z mężczyzną, dwie kobiety, w jakiejkolwiek konfiguracji, to na swój sposób ta historia jest piękna, a jednocześnie no się kończy tragedią. Pewnie na wielu ludzi to, czytam dalej komentarz, pewnie na wielu ludzi to zadziała, ale ja po ich śmierci czułem tylko ulgę, że ta żenada się zakończyła. Ilość osób poniżej pasa w tych scenach mnie rozwaliła. Jeśli tak ma wyglądać ten serial, to ja dziękuję. Nie lubię być traktowany jak idiota. No czemu jak idiota? Ale słuchaj, pierwszy i drugi odcinek był takim dosyć dobrym odzwierciedleniem historii z gry. Tutaj na chwilę, ale to już było wcześniej wiadomo, że będzie taka historia, będzie historia kontrowersyjna, bo o tym już mówił twórca gry, że trzeci odcinek będzie najbardziej takim kontrowersyjny, no, że się spotka z wieloma komentarzami i tak dalej, więc już było wiadomo, że w trzecim odcinku coś się wydarzy, co będzie takie dosyć szokujące, będzie się podobało lub nie, wywoła wiele kontrowersji i zgadza się, bo to widać po wielu komentarzach. Natomiast cieszę się, dziękuję wam za komentarze, super. Cieszę się, że nie ma tutaj takich złych komentarzy, wiecie, takich bezmyślnych, takich... Tutaj jest, każdy przedstawił swoje zdanie od początku do końca i ja szanuję was wszystkich za to. Dziękuję. Nie do końca może ze wszystkimi się zgadzam, tak jak wy z pewnością ze mną się nie zgadzacie też. Mówicie, co ten stary dziad pierdzieli. Ale cieszę się, dziękuję, że mamy taki poziom, że mogę sobie przeczytać wasze komentarze. Muszę jakoś poprawić tutaj, wiecie co, technikę, bo te komentarze wrzuciłem tak na żywca, a niestety wzrok nie ten i
Jeżeli będą pod tym odcinkiem, czy pod następnymi odcinkami jakieś komentarze, to ja, moi drodzy, z wielką chęcią troszeczkę inaczej się przygotuję do tego, żeby mógł lepiej je przeczytać właśnie na żywo, tak podczas takiego kolejnego odcinka, gdzie sobie porozmawiamy, gdzie przeanalizuję wasze komentarze, co napisaliście, bo jest to bardzo fajne, bardzo miłe i jeszcze raz dziękuję właśnie, że jest to przedstawione w taki sposób kulturalny, szacun, dziękuję, bo powiem wam szczerze, że tak z ciekawości powchodziłem na różne fora, głównie żeby sprawdzić opinię o The Last of Us, odcinek trzeci, i powiem szczerze, że w niektórych miejscach takie rzeczy, które wyczytałem, to no włosy się jeżą. Ja się, powiem wam szczerze, dziwię się, że nie ma jakiejś służby, która by reagowała na takie momentami groźby, groźby jakiegoś pozbawienia życia, takiej nienawiści. Co jest chore, no nienawiść do postaci z filmu, do, nie wiem, czy też do aktorów, do reżyserów, do, no to jest jakieś popieprzone. Nienawiść do grupy ludzi, do no kurde, wszyscy żyjemy na tej planecie, wszyscy tutaj chodzimy, wiecie, nie chcę wjeżdżać w ten temat, ale czasami mi się wydaje, że w Polsce ludzie są w stanie przebaczyć księdzu pedofilowi, a geja by zabili, homoseksualistę by zabili, więc to jest dla mnie takie mam odczucia, tak? Jeżeli rozmawiamy szczerze, to wam mówię, jakie są moje odczucia, że po prostu wiele osób właśnie, ksiądz pedofil przytrafiło mu się, nie? Takie tłumaczenie, przytrafiło mu się, bo jak obejrzałem dwa filmy braci Sekielskich, dokumentalne, bo to trzeba podkreślić, to są filmy dokumentalne, które przedstawiają historie, które się wydarzyły rzeczywiście, w rzeczywistości, które były naprawdę. To nie jest tak, jak obejrzeliśmy sobie film Bohemian Rhapsody, który w sposób fikcyjny przedstawiał życie Freddiego Mercury'ego i zespołu Queen. I wielu ludzi pisało też komentarze, że a przecież tak nie było, bo w historii Queen to było inaczej i tak dalej, ale to był tylko film. A tutaj mówimy o braciach Sekielskich, którzy stworzyli dokument. A dokument przedstawia rzeczy, które się naprawdę wydarzyły. Opisuje je, omawia. W sposób bardziej lub mniej rzetelny. To też należy podkreślić, bo są dokumenty, które gdzieś tam jak gdyby chciały nam na siłę wpoić pewne rzeczy, chciały nas jakoś tam ustosunkować. Ale wydaje mi się, że w przypadku filmu braci Sekielskich było o tyle, było to zrealizowane, że były przedstawione te historie, te wszystkie rzeczy i przynajmniej ja miałem jakieś swoje zdanie. Osoby, które znam, miały też swoje zdanie. Te zdania były bardzo zbliżone, natomiast niekoniecznie musiały być takie same do końca. Aczkolwiek wszyscy byliśmy zszokowani tym, co tam było przedstawione, bo jest to po prostu szokujące. I to jest dokument. The Last of Us jest serialem na podstawie gry, na podstawie scenariusza, historii wymyślonej i no cóż, autorzy mają pełne prawo do tego, aby przedstawiać swoich bohaterów w sposób, w jaki ich stworzyli. A ponieważ jesteśmy światem takim wielokulturowym, gdzie wśród nas żyją ludzie, którzy nikomu krzywdy nie robią, za wyjątkiem pedofilii. I powiem wam tak, uważam, że dla takich osób bezwzględna kara śmierci, nie jakieś tam chemie, sremie, kara śmierci. Dzieci się kurka wodna nie dotyka. Jestem i to jest moje zdanie takie od zawsze. Tacy ludzie powinni być usuwani ze społeczeństwa. Ale jeżeli tutaj mówimy o osobach LGBT, homoseksualnych, to jest przecież ich życie, ich sprawa i tyle. A to, co robią media,
I zgodzę się, tak jak wcześniej już mówiłem, że są niektóre filmy, niektóre seriale, gdzie jest to przedstawione w sposób taki na siłę. Bezczelny, taki chamski, taki prymitywny. Prymitywny to jest tam, gdzie autorzy nie mieli głowy do tego, nie wiedzieli, jak to zrobić, jak to przedstawić i po prostu wpieprzali na siłę. No bo weźcie sobie pod uwagę jedną rzecz, że homoseksualizm to nie jest coś, co się pojawiło wczoraj. Jeżeli przeanalizujecie sobie nawet Rzymian, którzy balowali i też się z chłopcami zabawiali, można powiedzieć. Teraz mówię tak frywolnie, nie chcę nikogo obrazić, więc mówimy w taki sposób na luzie. No to to nie jest nic, co wiecie, co ten, no, byli tacy ludzie są dzisiaj. Może w tamtych czasach krzywdzono niektórych, bo i niewolnicy, i może nawet i dzieci. Zboczenie totalne. No ale dzisiaj, no to, 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 to co? Każdy ma swoje życie, każdy sobie żyje i wiecie, może historia by wyglądała troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że Polska, nie wiem, czy do końca jest gotowa na coś takiego, gdzie tak jak wspomniałem, przykładowo we Włoszech jest kościół, jest papież, stolica apostolska, przecież tutaj jest wszystko, Watykan. I takie rzeczy jak związki partnerskie, to jest rzecz zalegalizowana i się idzie normalnie do urzędu i dwie osoby tej samej płci mogą zawrzeć ten związek, ślub cywilny tak zwany, nazwijmy to ślubem, ślub cywilny i jest wszystko okej. I mają uregulowaną kwestię dokumentów, co jest bardzo ważne w takich przypadkach. To jest bardzo ważne. I wam wspomniałem też, że we Włoszech jest aborcja na życzenie. I nie ma, mało tego, tych aborcji z roku na rok jest mało, coraz mniej. To nie jest jakaś tam, że tutaj jest Sodoma i Gomora, że jadą z tym. Nie, absolutnie nie. Tu też jest coś takiego jak w Polsce, że lekarze mogą odmówić ze względu na to, na sumienie, czy jak to tam jest, że ja bardzo dokładnie analizowałem włoskie prawo pod tym względem, bo kiedyś się kłóciłem i ktoś mi mówił, ta, no chciałbym zobaczyć w tych twoich Włoszech, gdzie papież by im dał. No, no i papież tu nie ma do gadania. Mimo iż Kościół, tak jak w Polsce, jest taką organizacją dosyć mocną. Ale prawo włoskie, które prawo to już prawie 50 lat już ma, daje możliwość takiej kobiecie wyboru. Mało tego, daje też możliwość kobietom nieletnim też na dokonanie zabiegu, bo we Włoszech to się nazywa zabiegu przerwania ciąży. No i widzicie, takie jest prawo. To by pomyślał, nie? Gdzie jest Rzym, gdzie Kościół główną siedzibę ma, gdzie najwięcej powinni za przeproszeniem, żartobliwie mówię, gadamy sobie na luzie, więc ten, gdzie powinien drzeć ryja na maksa, tak? No ale tak jest prawo, koniec, kropka. I kiedyś, to jeszcze tak dodam, ale o tym temacie, jeżeli was interesuje, to kiedyś sobie porozmawiamy, ja wam opowiem na podstawie jakiego prawa to jest. Kiedyś się przygotowywałem do tego tematu właśnie dokładnie, rozmawiałem też z lekarzami. To nie jest tak, że wiecie, gdzieś tam sobie po internetach latałem, coś sobie wymyślam, tylko rozmawiałem tutaj, jak byłem w szpitalu, to miałem okazję też rozmawiać z lekarzami, jak ta historia wygląda. To nie jest temat, na który się rozmawia, to nie jest temat do gawędzenia sobie przy kawce, bo to są ciężkie tematy, to są często ludzkie tragedie. Ja takich ludzi nie oceniam. Uważam, że to każdy później ma swoje sumienie, o ile je ma, i będzie z tym musiał żyć. Tak samo jak w przypadku homoseksualistów, w przypadku LGBT, w przypadku gejów. Każdy, kto, że tak powiem, drze ryja, nie wiem, czy to wynika z jakiejś obawy, czy to wynika z jakiejś kultury, czy to wynika, gdzie byli wychowywani, jak byli wychowywani. Ja może dlatego, że no, część mojej rodziny
nie jest Polska i jakoś tak miałem ten kontakt z tymi, z kulturą zagraniczną, że tak powiem, od małego. Może dlatego, powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, co to jest, jak to jest spowodowane, ale ja no, mam jakąś taką wysoką tolerancję na wiele rzeczy. Nawet na głupich ludzi mam tolerancję, powiem wam szczerze, bo to czasami tak jest, że spotykamy na swojej drodze naprawdę głupich ludzi, no i no, trzeba tak z politowaniem się na nich tak schylić, pomóc może, popatrzeć. Śmieszą mnie też, bo kiedyś ja mam jeszcze na YouTubie mam inny kanał, gdzie mówię o płytkach ceramicznych, o produktach do wnętrz. Jestem takim wojownikiem z oszustami, którzy sprzedają inne produkty. Znaczy sprzedają produkty pod inną nazwą. Mówimy o płytkach gresowych, tych wielkich gresach takich, gdzie no jest to takie oszukiwanie trochę klienta. Wymyślili sobie nazwę spieki kwarcowe i walczę z tym, żeby nie okłamywać ludzi, nie wmawiać im, że to nie jest gres, że jakieś tego typu rzeczy. No i dostawałem komentarze, dlatego na tamtym kanale wszystkie komentarze są filtrowane, bo zdarzyły mi się różne brzydkie słowa w komentarzach, a ja nie lubię chamstwa, nie lubię bezczelności, nie lubię takiego buractwa, nie? Więc wiecie, tak samo jak ktoś czasami, i też o to proszę zawsze, że jeżeli jest na przykład łapka w dół pod jakimś filmem, to bym chciał wiedzieć dlaczego. No, jak już dałeś tą łapkę w dół, poświęć te 30 sekund, napisz mi, co ci się nie podobało. Ja ewentualnie, jeżeli będzie to nie będzie to zależało od mojego charakteru na przykład. Ja urodziwy nie jestem, więc to wiem, nie trzeba mi pisać, że mam gębę jak pół dupy za krzaka, jak to moja babcia mówi. Jak taki nieogolony, więc moja świętej pamięci babcia. Więc to wiem, tego mi nie trzeba. Jestem świadomy mężczyzną, więc wiecie, już prawie dzisiaj jest 3 luty, więc już jutro 48 na karku, więc tak to wygląda. I jeżeli ktoś na przykład mnie ocenia, że mi daje łapkę w dół, to bym chciał wiedzieć, no napisz mi, poświęć, wszedłeś, obejrzałeś, no to nie wiem, no możesz napisać, doszedłem do 3 minuty i nie podobało mi się to, dałem łapkę w dół i wyszedłem. No i git, no i będę wiedział, co się nie podobało przynajmniej, tak? I to jest fajnie. Okej, słuchajcie, ja wam życzę wszystkiego dobrego. Dzisiaj się rozgadałem strasznie, ale bardzo miło, dziękuję wam za komentarze, bo to naprawdę fajnie tak móc sobie poczytać i przeanalizować, tak, gdzie mogę też ewentualnie się odnieść do czegoś, do jakiejś waszej opinii. Ja nie będę się ze wszystkimi zgadzał, nie będę się ze wszystkimi zgadzał, bo no to by świat był zbyt piękny, gdyby wszyscy ludzie się zgadzali, to by wojen nie było i nie byłoby całej takiej sytuacji, którą mamy obecnie w świecie, w którym żyjemy. Ten świat by wyglądał na pewno dużo, dużo piękniej, ładniej, aczkolwiek uważam, że gdybyśmy wszyscy się ze sobą zgadzali, to na końcu byśmy się pozabijali chyba, bo jednak tak troszeczkę musi być, że jakieś zdanie musi być odrębne, osobne, inne i tak to powinno chyba wyglądać. Więc dziękuję wam serdecznie za to, że poświęciliście czas na obejrzenie odcinka. Dziękuję wam za spędzony tutaj wspólnie czas. Patrzę, że to już wojeny. No dzisiaj się rozgadałem bardzo, ale było mi bardzo miło i może kiedyś pomyślimy, żeby walnąć jakiegoś sobie, nie wiem, Zooma. Będziemy się kontaktowali na żywo, zrobimy sobie jakiegoś live'a, tak fajnie było. Nie musicie pokazywać kamerek, ale żebyśmy sobie mogli tak razem porozmawiać na przykład. Fajnie by było, jakby taka ekipa się jakaś zebrała nas, żebyśmy o różnych rzeczach mogli sobie pogawędzić. Ci, którzy się zgadzają, ci, którzy się nie zgadzają, ci, którzy mają inny pogląd na nawet na kwestie takie jak LGBT i ci, którzy mają inne podejście do tego. Bo według mnie uważam, że właśnie nawet taka różnorodność pozwoli nam osiągnąć pewnego rodzaju jakąś opinię, wyciągnąć jakieś zdanie.
Bo trzeba rozmawiać. Bo jak ludzie nie rozmawiają, to co? To Ukraina, nie? Można by powiedzieć. A jeny, tam też nie jest wesoło. Ale dobrze. Ja już dzisiaj dziękuję wszystkim Państwu bardzo za to, że byliście razem ze mną, czy też będziecie razem ze mną w kolejnym odcinku, w tym i w następnym odcinku podcastu, no bo w końcu to już piątek, piątunio, a co my tu mamy? My tu mamy za chwilę, moi drodzy, poniedziałek. Ja zawsze oglądam o godzinie trzeciej kolejny odcinek The Last of Us, więc pewnie w poniedziałek się ponownie zobaczymy, a jak będą komentarze pod tym materiałem, to postaram się razem z Wami spędzić miłe chwile, mam nadzieję, i z Waszymi komentarzami. Moi drodzy, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i do usłyszenia na YouTubie lub na Spotify. Na Spotify też w formie wideo, ale tam chyba nie można komentować. Nie wiem, czy Apple też już mnie zaciągnęło, że tak powiem, do swojej platformy podcast i chyba Google, coś tam jeszcze miało być, bo z tego widziałem, te odcinki gdzieś tam powoli przechodzą do innych platform, no ale komentarze praktycznie tylko na YouTubie. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku podcastu.